wygramy i jak to się obejdzie. Jestem przerażony tym. Jak to będzie? Wrócimy do czego? Nie macie żadnego pomysłu. To jest o to. My odsłyszamy ich, oni na swoim zebraniu usłyszają nas. Jak już to będzie? Jak słyszę od ludzi, którzy chcą promować politykę, że koszty, że będą rządzili w 40-milionowym państwie, że jakoś to będzie, po prostu jestem przerażony tym, co mówisz. A ile ma lat? Na pana miejscu. Dlatego, że jeżeli tu się nie z czym przestrzelać, to tym, co ma uważać. Nie wy, nie pan ma, to nie ma powiem, proszę bardzo. Niech pan napisze swój program, nie ma powiem, proszę bardzo. Ok, pan Stryż postawił swoją rację, postawił tezę, ale my co się do no więc najprościej mówiąc, to co pan mu mówi jest na wskroś destrukcyjne. Dlatego, że to jest tak w bryżu. Gra pan takimi kartami, jakie ta pan ma. A pan jest wszystkim nie może narysować. Otóż sytuacja jest taka, że mamy taką opozycję parlamentarną, jaką mamy. Mamy taki kodę, jaki mamy. Mamy takie instytucje społeczne, jakie mamy. I teraz jedyna rada to jest próbować coś jakoś angażować z własnymi pomysłami. Natomiast lamentowanie, wy nie macie pomysłu, nie chodzi absolutnie do niczego. To jest po prostu, to jest puste pytanie. I teraz, to nie jest tak, że nie ma żadnego pomysłu. Nie tylko jest, on nawet był publikowany. Istnieje ten taki podstawowy dokument, tym bym się przerażał.